w imieniu naszej społeczności, abyście też czuli zbudowanie i błogosławieństwo Boże, nie tylko tam, kiedy teraz jesteście, ale też na całe wasze życie. Kochani, tak jak pieśń mówi, jak gdy na ten świat spoglądam, jak wielki, wspaniały jest Pan Bóg, jak jest wielki, jak jest wszechmocny. Myślę, że nawet patrząc na tą przyrodę, te ośnieżone drzewa, to słońce, które dzisiaj także świeci, powiem wam, naprawdę serca się dźwiga z radości, jak wspaniały Pan Bóg jest, jak to pięknie okrył takim czystym, białym śniegiem, jak to wszystko pięknie wygląda. To jest tylko jakby jeden wymiar czasowy, zimy, ale przecież mamy cztery pory roku, które też są bardzo piękne i zobaczmy, jak Pan Bóg wspaniale otacza nas tą przyrodą, którą stworzył. Kochani, następną pieśnią Uwielbimy Boga jest Daj Bogu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Otwórzmy przed Nim, paląc do pieśnią z głębi serc. Śpiewaj Allelu, 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 Alleluja. Śpiewaj Allelu, śpiewaj Allelu, Allelu. Oddaj Mu cześć, niech Twój głos będzie miły Mu dziś. Nasze serca w miłości otwórzmy przed Nim, paląc do pieśnią z głębi serc. Śpiewaj Allelu, 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 Alleluja. Śpiewaj Allelu, śpiewaj Allelu, 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 Alleluja. Kolejna jest pieśń Pan Wywyższony. Wywyższony nasz Król, wywyższony wśród Pan. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony nasz Król, wywyższony. Oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa. Radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród Pan. I Pan wywyższony. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród Pan. Uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony. Oddajmy. Niebo i ziemia
radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Kochani, chciałbym wam przeczytać takie krótkie słowa. One są znane, ale one bardzo w piękny sposób oddają nam to, co leżało na sercu Jozuego. Znacie Jozuego, wielkiego wodza, który prowadził naród izraelski, był następcą Mojżesza. I tam był taki moment, kiedy już Jozue praktycznie był przed u schyłku swego życia, kiedy już tak jakby mówiąc, mówił o tym, co go będzie czekać i tak dalej, i tak dalej. To powiedział takie piękne słowa, bardzo mocne i takie, które osobiście do mnie przemówiły. Mówi tak, w 24 rozdziale, 15 wersecie. A jeśli wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, których ziemi teraz mieszkacie. Ale mówi bardzo mocne słowa, takie dobitne. Lecz ja, mówi o sobie, ale mówi też o swoim domu. Dom mój, służyć będziemy Panu. Bardzo mocne słowa, kochani. Bardzo takie zdecydowane. I wiecie, kiedy czytałem te słowa, nie bez powodu tak mocno zaakcentował je Jozue. Dlatego, że był człowiekiem bardzo zdeterminowanym, wiedział, czego chce, dokąd zmierza, wiedział, kto jest jego Panem, kto jest jego Bogiem. Mało. Mówi to, jeżeli używa tych słów ja i dom mój, to mówi też w imieniu własnego domu, własnych dzieci, własnych rodzin, które posiadał. Kochani, on mówi za kogoś, ale to mówi także jakby w kontekście siebie samego, że ja i dom mój, czyli wszyscy, którzy są w moim domu, chcemy służyć Panu. Człowiek ten się utożsamiał z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Utożsamiał się w szczególny sposób właśnie z Bogiem, z najwyższym, wspaniałym Bogiem. Był z Nim tak mocno związany. I kochani, dla Niego nie było w tym momencie zastanawiania się, kto jest moim Bogiem, czy warto, czy nie warto, czy się zastanawiać, ale w zdecydowany sposób mówi, że ja i dom mój chcemy służyć Panu Bogu. I kochani, czasami zastanawiam się, jak to jest w codziennym naszym życiu. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy tak samo zdeterminowani jak Jozue. Czy w sposób taki zdecydowany mówimy o tym, że ja i mój dom chcemy, czy służymy Panu Bogu. Czy utożsamiamy się z Bogiem właśnie w momentach, które najbardziej są potrzebne. Kiedy trzeba nieraz coś powiedzieć, kiedy musimy coś powiedzieć pod prąd. Coś, co jest niepopularne. Może środowisko, w którym znajdujemy się. Nieraz, kochani, okazuje się, że musimy się opowiedzieć. Ja i dom mój. Kochani, Jozue nie miał z tym żadnych problemów. Te słowa, które on powiedział, były słowami pewnego rodzaju, słowami, które prowadziły pod prąd. Bo Izrael był do końca niezdecydowany. Nie wiedział, komu służą, czy komu chcą służyć. I w sumie mógł Jozue też się tak zachować, no dwojako. Ale słowa zdecydowania. I zobaczcie, tam potem było takie wielkie hasło, które sam naród powiedział tymi słowa. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana i służyć innym Bogom. I tam mówią, że chcemy służyć jedynemu, prawdziwemu Bogu, jak czytamy dalej. Zobaczcie, słowa determinacji pociągają też inne osoby. Zwracają uwagę innych osób na to, jak bardzo nam zależy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani. A zobaczcie, w tym momencie w szczególny sposób Bóg błogosławi. Kiedy my się opowiadamy za Bogiem, kiedy stajemy w Jego obronie, kiedy, można powiedzieć, w zdeterminowany sposób utożsamiamy się z Bogiem, to Bóg działa w taki sam sposób. W sposób zdecydowany, On się utożsamia z nami, z Tobą, ze mną. On chce
być tak samo zdeterminowany w stosunku do Ciebie i chcę Ci błogosławić. I kochani, kiedy czytamy dalej słowa Pan Bóg błogosławił, nie tylko Jozuemu za te słowa, ale tam czytamy błogosławił tym, którzy jeszcze żyli po Jozue, czyli tym starszym, którzy tam byli wokół niego. Jeszcze kolejne pokolenie mogło być zdeterminowane i służyć Bogu, ale w tym były właśnie słowa błogosławieństwa Boga. Kochani, bądźmy tacy zdeterminowani, bądźmy tacy zdecydowani, utożsamiajmy się każdego dnia z naszym Bogiem, a kochani, warto jest, dlatego że Pan Bóg w szczególny sposób, jeżeli widzi naszą determinację, to chce nam w szczególny sposób błogosławić. Dotknął mnie dziś Pan. Ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać cały dzień. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że dotknął nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Kocha mnie mój Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać cały dzień. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że dotknął nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Przyjdzie po nas Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać cały dzień. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że dotknął nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że dotknął. Kochani, teraz będzie też czas, abyśmy też zobaczyli osoby, które pragną prosić o modlitwy. Proszę Cię, Damianku, abyś wyświetlił. Możecie spojrzeć, zerknąć na te osoby. Też ja Was zachęcam, abyście też w tygodniu pamiętali w modlitwach za tymi osobami. Tutaj modlimy się wspólnie razem i to jest piękne i wspaniałe. Ale też pamiętajcie, każdego dnia to są problemy różnego rodzaju i co jest zastanawiające i wspaniałe, że Pan Bóg wysłuchuje, błogosławi, że sporo osób z grup środowych, na które już trwają wiele, wiele lat, wiele osób doświadczyło Bożego prowadzenia i Bożego błogosławieństwa. Dlatego warto się zmodlić, warto jest bojować, dlatego są to różnego rodzaju potrzeby. Z osobami starszymi się modlimy, za naszymi dziećmi, młodzieżą. Są to problemy natury chorób różnych, czy duchowych, czy chorób cielesnych. Modlimy się za małżeństwami, które też proszą o modlitwy. I wiele, 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 wiele innych. Zobaczcie, możecie przeczytać. Będziemy się za chwileczkę też modlić. Ale zanim będziemy się modlić, zaśpiewam jeszcze kolejną pieśń. Przed tronem Twym stoimy. Jeżeli ktoś czuje się może jest słaby, może osłabiony, można też usiąść. Można usiąść, także chwalić Boga też na siedząco. Dlatego kto ma taką potrzebę, można spocząć.
przed tronem Twym stoimy. Wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc swą twarz. Przed tronem Twym stoimy. Wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc swą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Jesteś tu. Przed tronem Twym stoimy. Wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc swą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. My wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Jesteś tu. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Kochani, chciałbym Was zaprosić, abyśmy teraz oddali Bogu chwałę, kto pragnie, w krótkich modlitwach błogosławili Najwyższego. Chwała i cześć, moc. Kochany Boże, bądź za wszystko uwielbiony, bądź wywyższony za Pana Jezusa, za zbawienie, za Twoją miłość, za Twoją łaskę okazaną. Wielkiej miłości, że tak bardzo kochałeś każdego z nas. Dziękuję Ci z całego serca za to, że tutaj jesteśmy, za dzień szabatu, za pogodę. Bądź, Panie Boże, uwielbiony, wywyższony. Proszę Cię, Panie Boże, abyś Ty był tutaj wśród nas swoim świętym duchem, abyś Ty przemawiał do nas przez usta braci również, abyśmy przyjmowali Twoje słowa. Ale tak bardzo Cię prosimy za tymi osobami, które tutaj mamy wyświetlone i które potrzebują, abyś Ty dotykał się ich życia, abyś Ty ich leczył.
abyś Ty je błogosławił w szczególny sposób, bo Ty to potrafisz uczynić, Ty masz moc, Ty jesteś wszechmocnym Bogiem, dlatego Tobie ich powierzamy i prosimy Cię, abyś się dotykał każdej z osobna i rozwiązywał wszystkie problemy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Panie Boże nasz, dziękuję Ci dla nas wszystkich, że dałeś nam możliwość, że możecie się obrócić się przyjść. Panie, cokolwiek tutaj będzie się czynić, to tylko dla tego nie wiemy, aby Ciebie uwielbić, błogosławić i dziękować Ci za wszystko. Wszelkie dziękczynienie chcę Ci, Panie, oddać, szczególnie za Jezusa Chrystusa, dla nas wszystkich. Cokolwiek się stało w naszych sercach, umysłach, że to będzie nie zgrzeszyli, to uważaj Cię. Chciałbym, abyś oddał całe uwielbienie i błogosławieństwo stąd. Chcemy Ciebie uwielbić, Ciebie błogosławić w różny sposób, tak jak mówię. Proszę Cię także, abyś błogosławił każdego z nas, przychodzał się po sercach naszych i cały czas, Ojcze, cały czas trzymaj nas, prowadź, abyśmy do końca swojego życia, którego nam należy, by to uwielbić, abyśmy kiedyś mogli osiągnąć zbawienie. Dzięki Ci za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Dobry nasz Ojcze, dziękujemy Ci z tym ostatnim za prowadzenie, za to, że na tak szczerze znowu tych całych powieśmy się pozbywali na tym miejscu, aby się znowu chwalić, wystawiać i sprawa, by ten czas, który mamy tam wolność taką, żebyśmy te wolność wykorzystali, dalej poświęcili. To pomożesz nam w dalszym życiu naszym duchowie i cielesnym. Błogosław nam i ciągniemy się na to zgromadzenie, za młodzież, za naszych wnuków, za starszymi, za wszystkimi chorymi, którzy są w różnych ciężkich chorobach, nieuleczalnych, ale na Polsce wszystko można przyjąć. Za wszystko Ci Boże dziękujemy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jeszcze zanim zaproszę brata na to miejsce, zaśpiewamy jedną pieśń. Schowaj mnie. Yeah.
się poniesiesz mnie. Panie Królem tych spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy chwalę Bóg? Kiedy chwalę Bóg? Możecie usiąść, kochani. Jest teraz czas na słowo. Bardzo z tego cieszymy się, że wśród nas mamy także gości. Serdecznie witamy Braterstwo Hoffmanów. Cieszymy się, że jesteście wśród nas. Witam też wszystkich tych, którzy dopiero teraz doszli. Też was serdecznie witamy. A na to miejsce do Słowa Bożego zapraszam brata, ciebie bracie Marku Hoffmanie. Bardzo serdecznie was witam wszystkich. Cieszę się, że w ten piękny zimowy poranek możemy sabatni tutaj z wami dzisiaj uczestniczyć w tym nabożeństwie, w oddawaniu chwały naszemu Stwórcy i Bogu. I jak na początku, jak to jest nie tylko zwyczajem, ale też i obowiązkiem naszym, bardzo serdeczne pozdrowienia przywożę z naszego zboru, choć tydzień temu mnie tam nie było. Byłem w Czeladzi, z Czeladzi również przywożę pozdrowienia dla was wszystkich. Wielu znacie, tych, którzy tam w Czeladzi się zgromadzają, nieliczna grupka. Indywidualnie od brata Janusza Więcka, z nim się widziałem w tym tygodniu. Jak również dzisiaj rano miałem możliwość kontaktu telefonicznego z bratem Andrzejem Bujokiem i siostrą Lidzią z Niemiec. I bardzo serdecznie też pozdrawiają. Wiedzieli, że tu jadę i jedziemy i pozdrawiają. Życzą Bożego błogosławieństwa. Kochani, wybór kazania dla mówcy zawsze jest wielką trudnością, przynajmniej w moim wypadku. Gdy czasami mi przyjdzie myśleć nad tym, o czym mówić, to czasami jest kilka dni, a czasami kilka godzin na tym, aby wybrać temat i zastanowić się, jaki temat poruszyć. Ale temat, który dzisiaj będę mówił do was, narodził się już ponad rok temu i wiedziałem, że pierwszy raz będę go mówił w Brennej. Nie dlatego, że tutaj macie przekaz internetowy, to nie. Z innych względów go będę mówił tutaj. W międzyczasie byłem tu już dwukrotnie i miałem możliwość usługiwać wam. Nie był to czas sposobny, aby mówić o tym, o czym dzisiaj chcę mówić. A chcę mówić na temat wartości w życiu naszym. Na początku taką wspólną pracę wykonamy. Ja prosiłem Justynę, ona mówi, że się tremuje, ale tylko proszę cię, żebyś tu pisała. A zastanowimy się wspólnie nad takim pytaniem. Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? I spróbujemy kilka tych wartości sobie tutaj wypisać. Justyna nam pomoże, będzie pisała. Jakie wartości w waszym życiu są ważne? Proszę bardzo. Zaufanie. Zaufanie, piszmy. Zaufanie. Jakie dalsze? Miłość. Miłość, tak. Mam ją też tutaj wypisaną u siebie. Przyjaźń, to już trzecia wartość. Wiara, tak. Osobiście też ją tutaj mam wpisaną może w innym aspekcie. Rodzina. Rodzina, o. Mam ją tu również wpisaną.
Wczoraj tak jeszcze nad tym myślałem i mówiłem sobie, jakie wartości dla nas są ważne. Ja wpisałem w jednym punkcie małżeństwo, rodzina, no bo to się wiąże, małżeństwo i rodzina to się wiąże. Zbawienie, tak, zbawienie. Ja to mam tutaj w takim tytule nadzieja, bo to dotyczy zbawienia naszego. Proszę bardzo. Jakie mamy jeszcze pomysły na nasze wartości, które są dla nas ważne? Empatia to jest taka relacja, ale wartość. Proszę? Pokój, pokój, tak? Pokój. Bardzo ważna rzecz. Radość, tak. Uprzejmość potem z tego wynika, tak? Wynika z tego. Jakie jeszcze wartości? Ja powiem, co sobie tutaj zaznaczyłem. Życie. Życie. To nasze doczesne życie. To jest wartość. Ratujemy życie. Zdrowie, tak? To jest z tym związane. Zdrowie. Też tu miałem zdrowie. Miłość, tam chyba było już, tak? Miłosierdzie też, tak? Miłosierdzie. Ja sobie jeszcze napisałem tutaj, oprócz życia człowieka, napisałem sobie życie z Bogiem. Choć tutaj już w niektórych rzeczach to tu padło. Napisałem sobie jeszcze taką wartość, zgoda w rodzinie. Nie wiem, czy ją uznacie za ważną, czy nie, ale wydaje mi się, że jest ważna. Zgoda w rodzinie. Może jeszcze ten jeden punkt napiszmy. Dziękuję. Dziękuję, Justyna. Nie było to takie straszne. Przyjrzyjcie się tej tablicy. Może spróbuję ją delikatnie tak obrócić, żebyście mogli by tam również zobaczyć z tamtej strony. Wartości. Wartości, którymi przychodzi nam się w życiu kierować. Wartości, które jak gdyby obligują nasze życie, wytyczają cele naszego życia, albo przynajmniej powinny wytyczać cele naszego życia. Pytanie następne, które chcę zadać wam i sobie, a teraz już każdy w sumieniu niech spróbuje odpowiedzieć. Jak realizujesz swe życie, by respektować te wartości? Jak podporządkowywujesz swoje codzienne życie, by realizować te właśnie wartości, któreśmy tu wcześniej wypisali? Jakie są twoje cele i twoja praktyka, by się to zrealizowało? Na przykład nadzieja. Tu padło na temat zbawienia, siostra mówiła, ja uważam, to się mieści w tym szerokim pojęciu nadzieja. Czym jest dla każdego z was nadzieja? Ja myślę, że nawet nieczęsto o tym tak myślimy. Ale gdy wieczorem się kładziemy spać i jeszcze kończymy modlitwę z naszym Panem, jaką nadzieją żyjemy? Że się rano obudzimy. Ja dzisiaj w nocy nawet żonie nie mówiłem, miałem taki bardzo realistyczny sen. Śniła mi się moja ciotka, siostra mojego ojca. I to tak było realistyczne. I miała pewne dylematy. Ona w ogóle miała takie dylematy związane z wiarą. Wywodziła się z rodziny ewangelickiej. Życie jej w zasadzie było bez kościoła. Nie wiem, na ile wierzyła, nie wierzyła. I zmarła. Wiele lat temu już nie żyje. A dzisiaj ten sen obudził we mnie myśl o niej i mówię, dlaczego mi się tak realistycznie ona śniła dzisiaj? Jestem dosyć, od razu wam powiem, dosyć sceptycznie nastawiony do snów. Niektórzy ze snów wyciągają wiele wniosków.
Ja jestem takim dosyć dużym sceptykiem. Uważam, że sen może poprowadzić człowieka, jeżeli się staje wyrocznią w życiu, może poprowadzić w złą stronę człowieka. Ale są tam czasami takie dziwne sny. W ogóle o niej ani nie myślałem w tygodniu, ani nie miałem celów jakichś i śniła mi się. Śniła mi się bardzo realistycznie powiązana w różnych aspektach. Ale gdy tak nad rano jeszcze, gdy się obudziłem i tak się zastanawiałem, ona żyje, nie żyje, potem mówię, przecież ona nie żyje, tyle lat nie żyje. I potem tak pomyślałem nad właśnie jej odejściem. Wiem, jak kuzyn miał taki dylemat, jak ją pochować, czy to ksiądz katolicki, czy ewangelicki, ale potem zwrócili się tam koło Jastrzębia w Ruptawie do księdza ewangelskiego, no i on zgodził ją pochować. Nawet za bardzo nie miał kto jej pochować. No, znaczy nie miał. No, obrządek został spełniony według prawideł, jakie obowiązują. Ale na ile ona, umierając, miała poczucie, że jest w ogóle wartością dla Boga. Tak dzisiaj nad tym rano myślałem i dotknąłem właśnie kwestii nadziei. I tak sobie pomyślałem jeszcze, bo wczoraj, jeszcze pracując nad częścią tego przemówienia, zastanawiałem się nad nadzieją. W ubiegłym roku i u was również tutaj miałem możliwość prowadzenia kilku pogrzebów. To nie są łatwe uroczystości, niełatwo się mówi na uroczystościach pogrzebowych. Jakaż to uroczystość, żałobna. Ale powiem wam o jednej ważnej rzeczy dla mnie, gdy przychodzi mi mówić w takich momentach, ważnej. Gdy mam świadomość, że osoba, która zmarła, żyła nadzieją zbawienia. Jakoś to ułatwia i umożliwia zarazem mówienie na pogrzebach. Jakżeż to umożliwia człowiekowi wydobyć z nauki Pisma Świętego, ze zmartwychwstania Chrystusa, umożliwia wydobyć te właśnie aspekty ważne, wartość nieprzemijania człowieka, wartość nadziei, którą Bóg pozostawił. Czym jest wartość nadziei dla ciebie dzisiaj? Ja to używam jako przykładu. Na jakie potrzeby twoje odpowiada nadzieja? Mówiliśmy o wartości małżeństwa, rodziny. Czym jest dla ciebie? Jaką wartość ma dla ciebie? Na jakie twoje potrzeby odpowiada? I znowuż, moglibyśmy w tym aspekcie dzisiaj przez moment rozmawiać i zastanawiać się, jaką wartość ma rodzina, małżeństwo, bycie z sobą, wspólne cele, wspólne zamiary. Mówiliśmy też o zgodzie w rodzinie. Jak czasami obserwujemy takie rodziny, gdzie rozchodzą się drogi małżonków, dzieci nie wiedzą, po której stronie się opowiedzieć, a nawet się nie opowiadają, nie wiedzą, co się dzieje. Mówimy zawsze największe ofiary rozpadu małżeństwa. Szczególnie, gdy dzieci nie są dorosłe. Małżeństwo, rodzina, wartość przed Bogiem stanowiona. Dziś w tym świecie toczy się dyskusja na temat małżeństw, zawierania małżeństw homoseksualnych i wychowywania dzieci. I wiemy, że w niektórych krajach europejskich już tak jest. Jaki wzór, jaki model, jaki przykład da wychowywanie przez dwie kobiety dzieci albo przez dwóch mężczyzn dzieci? Gdzie nie ma tych wartości, które niesie mąż i żona. Tak jak na początku stworzył to Bóg. To znowu jest pewna wartość, z którą przychodzi nam się zmierzyć z myśleniem tego świata. Bardzo często się mówi, ale trzeba to akceptować, bo to jest dzisiaj takie współczesne.
Ja mogę tylko przyjmować do wiadomości zło, które istnieje, ale nie mogę jako chrześcijanin akceptować tego, co Bóg nie akceptuje. I tu mamy bardzo jasne normy opisane i wytyczone przez naszego Boga już od stworzenia Adama i Ewy. Ale to mówiliśmy do tej pory o wartościach, które dla nas są ważne, które my jako ludzie, czy jako chrześcijanie wyznaczamy sobie jako wartości. A może przez chwilę warto pomyśleć, jakie wartości poleca nam Bóg, nasz Stwórca, którego dzisiaj wielbiliśmy pieśniami, do któregośmy się dzisiaj modlili przed chwilą. Zastanawiałem się nad tym i wartości przez Boga zalecanych człowiekowi czy całym narodom jest bardzo wiele w Biblii opisanych. Wszystkie te, które tuśmy wymienili, to są też wartości, które Bóg zaleca. Ale taką podstawową myślę, że Bóg powiedział do Mojżesza w momencie, kiedy posyła go do Egiptu, aby wyprowadził lud Izraela. I Mojżesz w pewnym momencie mówi, no przyjdę, to są kolejne pokolenia tam żyjące, już zniewoleni. I co mam powiedzieć, kto mnie posłał? Jak mu Bóg odpowiada, co miał powiedzieć? Posłał mnie, jestem, który jestem. I to jestem, który jestem, ciągle w uszach mi brzmi, bo zdaję sobie sprawę, że to jest czas teraźniejszy w naszym języku polskim, obecny, gdzie teraz tu, w każdej chwili tu, bo za 5 minut znowu będzie chwila tu, Bóg mówi jestem. Nie mówi byłem, nie mówi będę, ale mówi jestem. I w tym objawia się Bóg ponadczasowy, Bóg wszechmogący, Bóg wielki, potężny, który mówi do każdego serca naszego, jestem, który jestem. Później jeszcze mówi, odwołasz się na tych ludzi, których oni znają. Odwołasz się na Abrahama, Izaka, Jakuba i powiesz, że ten Bóg cię tutaj posłał, ojców waszych. Ale to już była wtórna rzecz. Powołanie się na ludzi, którzy Boga znali i Bogu służyli, to była wtórna rzecz. Przede wszystkim miał Mojżesz iść powiedzieć, jestem, który jestem, posyła mnie, abyście wyszli. Sposób spędzania życia pokazuje, jakie wartości nami kierują. Nasza codzienność obfituje w to, jakie wartości wyznajemy, co dla nas jest ważne lub mniej ważne. W Słowie Bożym czytamy, że do pewnych ludzi poszło poselstwo, aby zmienili swoje życie codzienne, bo ich wartości nie były Bożymi wartościami. Ja chcę wam zacytować 2 fragmenty. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 1 Tymoteusza, 5 rozdział. I tam cały ten fragment Paweł apostoł pisze o wdowach. Może warto tu pamiętać o jednej rzeczy, że w tamtych czasach wdowy nie miały zabezpieczeń rentowych, i musiały być na utrzymaniu albo rodziny, albo zboru. Paweł tutaj pisze w tym aspekcie o wdowach, o tym, kto się ma zajmować czym, ale potem pisze tak, że są takie osoby, myślę, że nie tylko wśród wdów, i w 13 wierszu mówi tak, oprócz tego zaś uczą się próżniactwa,
chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Krótkie, mocne słowo. Dzisiaj też takich ludzi znajdziemy, nie tylko kobiety. Którzy są gadatliwi, wścibcy, chodzą od domu do domu i tylko mówią informacje. My o takich ludziach mówimy plotkarze. Plotką się zajmują. Byle informacja, ale byle sprzedać ją dalej, byle powiedzieć dalej. W liście do Tytusa, w drugim rozdziale, trzeci wiersz, Tytus mówi o starszych kobietach, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Język. O języku Słowo Boże bardzo dużo mówi, a bardzo dużo na ten temat napisał Jakub i bardzo celnie napisał apostoł Jakub, że język to jest taka mała rzecz człowieka, mały organ człowieka, który wielki las zapala. Praktycznie praca języka to jest taka łatwa, bo tylko mowa. I ważna. W ten sposób się komunikujemy. Ale okazuje się, że Słowo Boże mówi, abyśmy nie byli skłonni do obmowy. To jest wartość. Ale tu na tym przykładzie chciałbym zwrócić wam uwagę, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że mamy pewne wartości w naszym sercu i w naszych myślach, w naszym jestestwie, ale one się objawiają w życiu naszym właśnie. Jeżeli ktoś jest gadatliwy, skłonny do obmów, to znaczy, że z tym człowiekiem coś jest nie tak wewnątrz, że ten człowiek wymaga naprawy, że temu człowiekowi trzeba zwrócić uwagę, że on nie może tak postępować. Bo my często, zawsze zazwyczaj nie widzimy, co w sercu, co w myślach, tylko my widzimy objawy, jak się dana osoba prezentuje. Miałem kiedyś, nie tak dawno, taki przykład. Pewien problem rozwiązywaliśmy w pewnym miejscu, to było środowisko zborowe. I tego dnia pojechałem na spotkanie, trudną rozmowę. A jedna osoba czekała u nas w domu. Jak przyjechałem, to pierwsze pytanie, no i coście załatwili? Ja mówię, no ale nie wiem, o czym ty mówisz. No bo ciekawa jestem, coście załatwili? Ja mówię, słuchaj, cokolwiek byśmy załatwili, to ciebie nie dotyczy i ty nie musisz o tym wiedzieć. To nie ciebie dotyczy. I odbyła się taka dosyć szorstka rozmowa między mną a nią. Mówię, ty uważasz, że ja ci będę sprawozdawał, o czymśmy rozmawiali, jakie nasze motywy były, cele naszych rozmów? Mówię, nie jest to w moim guście. Mówię, u nas jest bardzo często tak, że moja żona nawet nie wie, w takich sprawach nie wie, o czymśmy rozmawiali. I nie mówię. Była zdegustowana. Ale myślę, czegoś ją to może nauczyło. Że trzeba się nie zajmować plotkami, obmową, bo jeżeli ja dopytuję, i tu chciałbym zwrócić wam uwagę na jedną rzecz, bo nie jest tak, że nie mówimy. Mówimy o ludziach, mówimy o środowisku zborowym, mówimy w domach naszych, dzieci to słyszą. Ale pytanie, które sobie trzeba zadać, to przede wszystkim, dlaczego mówimy i po co mówimy? Czy mówimy po to, by wziąć dobry przykład? Czy mówimy po to, by może w sytuacjach trudnych pomóc i radzimy sobie wzajemnie, no może by wartało z tym kimś porozmawiać, ale jak podejść, jak porozmawiać? I to rozumiem, że jest cel, szczytny cel, aby pomóc komuś wyjść z jego tarapatów, z jego problemów. Po to mówimy, po to rozmawiamy. I nie uważam to za plotkowanie, za obmowę. Trzeba też uważać przed kim się co mówi. Bo jeżeli jest to osoba, która lubi roznosić wieści, to przed taką osobą najlepiej się strzec, nie mówić. Zauważcie, jak ważne jest zaufanie we wzajemnych relacjach.
Gdy ktoś przyjdzie i zwierza się i mówi, mam problem taki i taki, ale prosiłbym cię, żebyś tego nie mówił. Ja znam takie osoby, które może i niedobrze przez wiele lat milczały i nie mówiły, choć wiedziały. Ale to się liczy słowo dane. Dlatego chcę zwrócić uwagę waszą na wartości. Za chwilę przejdziemy do innych jeszcze aspektów wartości. Ale chcę zwrócić waszą uwagę z tego względu, że wartości wyznaczają jak gdyby trend życia naszego i drogę naszego życia, naszego postępowania, mowy, zachowań naszych. Jeżeli my mówimy o wartościach dotyczących Boga, życia ludzkiego, człowieka, jego miłości, zgody, wszystkich tych aspektów, to te wartości muszą wyznaczać nam naszą drogę życia. Mają stać się dla nas normami. My musimy potwierdzić, czy Bóg rzeczywiście tak naucza w swoim słowie na ten temat, o którym tak myślę. Bo może nie zawsze to moje myślenie jest spójne z tym, co Bóg uczy. Ja chciałbym dzisiaj mówić o różnych zabawach i grach również. Gdy tak mam profil na Facebooku i obserwuję Facebook, to zdaję sobie sprawę, że niektórzy jak gdyby na tym internetowym profilu jak gdyby umieją się otworzyć i w zasadzie wylewają to, co wewnątrz jest. I są takie osoby, których gdy obserwuję w zborze, a na tym profilu to są dwie różne postacie. Niewiele jest takich osób, ale są takie osoby. I tak nieraz z przykrością patrzę i mówię, jest szanowana, poważana osoba, ale ten wpis nie pasuje do tej osoby. Ta uwaga nie pasuje do tej osoby. Ja wam prosty przykład podam. Pewnej osoby, młodej osoby, która zaliczyła kolejny egzamin, trudny egzamin. Ale to mi pomogło i zastanowiłem się sam nad sobą również. Napisała, jesteś wielka, zaliczyłaś. Z jednej strony tak, a z drugiej strony tak sobie pomyślałem, a gdzie tu ten, który we wszystkim wspiera i pomaga? Kto jest tym wielkim? Wiecie, to są takie bardzo młodzieżowe slangi. Ja nie neguję tych slangów, ale to dało mi również do myślenia, czy czasami w swojej służbie człowiek czasami właśnie tak się nie zachowuje, że on uważa, że to jemu ta chwała się należy. A to przecież tylko sługami jesteśmy. Chrystus wyraźnie powiedział w 11 rozdziale Ewangelii Jana, gdy umył uczniom nogi. Jeżeli wiecie, co ja, mistrz i nauczyciel, uczyniłem, wy jednym drugim też to czyńcie. Służcie, bądźcie sługami. Ale to nie tylko te rzeczy są ważne. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiejsza współczesność niesie wartości, które są odwrotnie przeciwne do wartości, które wyznajemy. I dlatego też chciałbym wam zwrócić uwagę, byście zastanowili się, co robią dzieci, wasze dzieci, w jakich formach się bawią, zabawiają, co czynią. Każdy wiek przynosi nowe sytuacje. I ja powiem, ja jestem wielkim przeciwnikiem takiego mówienia, za dawnych czasów było lepiej. Tam kiedyś dawniej było inaczej. Dlatego, że uważam, że każde pokolenie ma swoje problemy i nie zawsze też umiało się godnie zachować. I to tak starsze pokolenia czasami opowiadają, jak to za ich czasów było, a dlatego, że troszkę rzeczy, informacji do mnie dotarło, to czasami zadaję pytanie i mówię, no ale jakżeście mogli tolerować to. I to rzeczy takie, które dzisiaj by nie były tolerowane w naszej świadomości. Nie było lepiej. Pamiętam, że na różnych zabawach, takich młodzieżowych spotkaniach czy weselach bawiono się w różny sposób. No nie tańczono, ale bawiono się.
I wszyscy, większość z was zna taką zabawę, że osoby zazwyczaj nowe, które jeszcze nie grały w takie gry, wyprowadzało się za drzwi, a potem pojedynczo wpuszczało, no i jakieś były akcje. Jedna z takich zabaw, która po latach, potem gdyśmy dorośli i już byliśmy dojrzałymi ludźmi, to tak w grupieśmy siedzieli, mówimy, no to było naprawdę nie fair, to było niemoralne. A to była taka zabawa, którą wielu z was zna, przechodzenie przez ręcznik. Kobiecie się oczy zawiązywało, miała przejść i nie dotknąć ręcznika. Po jej przejściu jakiś chłopak się kładł tam i udawał, że leżał cały czas. Oczywiście nie leżał. Ale gdy tak się przemyśli tą zabawę i tą grę, była ona moralna ze względu na wydźwięk dla tej osoby, która nie wiedziała, co się dzieje. Była to dobra zabawa chrześcijańska. Dobrześmy reprezentowali naszego Boga w taki sposób. Ja nie twierdzę, że wszystkie te zabawy były w tamtym czasie złe. Nie. Ale uważam, że niektóre z nich dzisiaj byśmy się, ja bym dzisiaj wyszedł z takiego miejsca. Nie bawiłbym się w taki sposób. A to nas ma uczyć, że w każdym czasie pewne rzeczy są trudne i trzeba na nie zwracać uwagę. Gdy na ostatniej konferencji w Trzebieszowicach brat Robert Cyganik miał wykład, pokazał nam dosyć obszerny materiał, również filmowy, i ja go prosiłem, aby króciutki film nam zgrał, może 2 minuty, nie wiem ile go zgrał, bo ja go nie oglądałem, z jednej tylko jakiejś gry komputerowej, byście zobaczyli, w czym może grać, i być może, że nie, i przypuszczam, że niektóre dzieci naszych rodzin grają w takie gry. Oby jak najmniej, albo wcale. Chciałbym, byście zobaczyli, jeżeli uważacie, że dla waszych dzieci może to być zbyt mocny materiał, to bym prosił, abyście w jakiś sposób z dziećmi może wyszli. Nie wiem, ja go nie oglądałem, dlatego przestrzegam, bo są to sceny, które warto, żebyście zobaczyli. Dzisiaj temat dosyć nietypowy, ponieważ chciałbym tutaj porozmawiać z wami, znaczy porozmawiać, dobrze by było, chciałbym powiedzieć wam parę słów i wyrazić moją opinię na temat przemocy w grach i wpływie gier na nasz mózg. Dlaczego taki temat dzisiaj? Ponieważ ostatnia masakra w USA, gdzie ten syn nauczycielki strzelał do uczniów i później zabił swoją własną matkę, tutaj rozchodzi się jeszcze szerokim echem wśród branży gier. Zaraz powiem wam dlaczego. I jeszcze chciałem wam powiedzieć na temat podatku od brutalnych gier, który ma zostać wprowadzony w pewnym stanie w USA. To nie jest oczywiście już gotowa ustawa, tylko dopiero to jest pomysł tej ustawy. No ale tak czy inaczej mnie to bardzo zbulwersowało, więc chciałbym o tym moją opinię wyrazić. Więc co do tej masakry w USA, o tym synu nauczycielki, który strzelał do uczniów. Śledczy w jego mieszkaniu znaleźli konsolę do gier i później psychologowie wszelcy wypowiadali się na ten temat w sposób bardzo negatywny, że to mogło być przyczyną tej agresji, która została wywołana przez gry komputerowe, co uważam za absurd. Znaleźć konsolę w mieszkaniu może każdy, tak naprawdę może w co trzecim mieszkaniu gracza konsola by w Polsce również się znalazła. To tak jakby powiedzieć: znaleziono u mnie nóż kuchenny, to pewnie jestem zabójcą. Znaleziono u mnie drzwi, znaleziono u mnie zlewozmywak, znaleziono u mnie łóżko. Także taka argumentacja jest, powiedzmy sobie szczerze, kretyńska, że znaleziono kogoś konsolę i to pewnie wpłynęło na jego zachowanie i dlatego też ta masakra się wydarzyła. Także sami sobie wyobraźcie, jak irracjonalnie takie argumenty w ogóle brzmią. Wiadomo, że posiadał broń w mieszkaniu, była to broń matki. No ale tutaj wchodzi w grę nieodpowiedzialność rodzica, ponieważ każda zakupiona broń jest sprzedawana z zabezpieczeniem na spust, do którego klucz ma tylko osoba, czyli posiadacz broni. No i jeśli ta broń była przechowywana bez tego zabezpieczenia, a widocznie była, no to użytek z takiej broni może zrobić każdy. No i w tym przypadku tak się też stało. Więc żadne statystyki i badania nie wykazują, że gracze, którzy grają w gry akcji, mówię na temat gier akcji, ponieważ ten kanał jest właśnie o tym, nie są agresywniejsi, nie są w żaden sposób agresywni, jeśli chodzi o wpływ rozgrywki na komputerze, na ich zachowanie. Pod warunkiem oczywiście, że to są zdrowi ludzie, no bo jeśli ktoś ma zaburzenia od urodzenia, ewentualnie są wynikiem jakiegoś urazu,
no to nie trzeba się tutaj w tym momencie dziwić. Wtedy nad tymi grami komputerowymi trzeba wprowadzić nadzór. Ale jeśli chodzi o zdrową osobę, bo o takich osobach mówimy, nie ma absolutnie żadnego negatywnego, potwierdzonego wpływu na ich zachowanie. No ale to jest tak jak w przypadku innych rzeczy, typu oglądanie telewizji, korzystanie z jakichś tam używek. Zdrowy człowiek w żaden sposób nie odbiega tutaj od standardu żadnego. Jeśli chodzi o to prawo, które jest teraz, nad którym teraz pracują ludzie w USA w pewnym stanie, chyba Connecticut, z tego co pamiętam, pewna pani weszła z propozycją, żeby wprowadzić podatek od brutalności, od brutalnych gier. Także no, myślę, to brzmi w ogóle jakiś kiepski żart. Mieliśmy możliwość na konferencji więcej obejrzeć rzeczy. Powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie oglądałem, chociaż wiedziałem, że takie gry istnieją. Nigdy wcześniej, ze względu może na moją strukturę, moje myślenie, nigdy nie miałem okazji o tym myśleć i oglądać takich gier. Pamiętam, że gdy Nikodem był dzieckiem jeszcze, że rozmawialiśmy chyba dwukrotnie, mówiłem mu, nie chcę, żebyś takie gry w ogóle sprowadzał do domu i żeby były. I z tego, co mi przynajmniej wiadomo, respektował to zdanie. Dlaczego o tym mówię? Bo jest pytanie, według naszych wartości, jaki rodzaj zabaw jest dla chrześcijanina dopuszczalny? I tutaj dotknę pewnej bardzo dla mnie osobiście ważnej rzeczy i to jest to, dlaczego mówię dzisiaj o tym u was. Przed ponad rokiem czasu część waszej młodzieży była gdzieś na wycieczce i poszła sobie zagrać w paintball. Ja bym o tym nie wiedział, gdyby nie Facebook, bym o tym nie wiedział. Przecież nie żyję i nie mieszkam tutaj. No, przypuszczam, na drugi raz nikt się już nie będzie chwalił. Ale wiecie, coś mnie zakuło. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega ta gra. Może w tym starszym powiem, bo ja też musiałem się dowiedzieć. To jest w terenie, dostaje się takie pistolety, tak to nazwę, z farbą, z kulami, z farbą czerwoną. No i bawi się, dwie drużyny i bawią się. Kogo ustrzelą, no to ten nie żyje, leży albo odchodzi na bok i tak się to gra. Słyszałem opinię wśród waszej młodzieży na ten temat. Świetna gra, fajnie bawiliśmy się. Wierzę. Ale mnie niesamowicie, drogie braterstwo i drodzy młodzi przyjaciele, zakuło. Dlatego, że pewne rzeczy dla mnie i dla nie tylko mnie, dla wielu z nas, w innych czasach były trudne. Trzeba było zdecydować, czy pójdziemy do wojska, czy nie. Czy będziemy się zbroić, by zabijać, czy nie. A przecież na poligonach, na strzelnicach, to też są tylko tarcze. Z metalu zrobione, albo inne. Albo przesuwają się te tarcze. To jest wszystko bardzo podobne. I tak sobie wtedy pomyślałem, jak czas szybko biegnie, jak wszystko się szybko zmienia i staje się relatywne. I tak sobie pomyślałem o sobie, o bratu Jurku Matlaku, o Wojtku z Tomaszowa. Pomyślałem sobie o Benku, o Adamie. Wiecie, kiedy ja już wszystko to miałem za sobą, a takie miałem, nie wiem, szczęście, a może tak Pan Bóg sprawiał, że nigdy na swoich rękach nie miałem założonych kajdanek. Ale kiedy pojechaliśmy do Łodzi na rozprawę naszego brata, Benka, i gdy zobaczyłem, jak żołnierze go skutego przyprowadzają, bardzo mało brakowało, bym tam skoczył do tych żołnierzy. Nie mogłem tego znieść. Dzisiaj, gdy się spotkamy, bardzo żartobliwie mówimy na ten temat. Pośmiejemy się, pożartujemy, żeśmy służyli w wojsku królowej Jadwigi, że wcale nam nie było źle. Ale są pewne wartości. I dlatego dzisiaj mówię o wartościach. Tym jest życie ludzkie.
życie człowieka, życie z Bogiem. Czy chrześcijaninowi wypada, a może nie kwestia wypada, czy nie wypada, ale czy należy bawić się w takie, któreśmy tu widzieli, albo w innej formie, w inne gry? Czy chrześcijaninowi powinno zależeć, pokazywać właśnie się w taki sposób? W tym samym czasie, kiedy miało to miejsce, w tym samym czasie dostałem informację z Ukrainy od brata Pawła Ryszki. Oni prowadzą taki duży teraz warsztat samochodowy i gdzieś ostatnio, jak tam byliśmy, to nawet chyba z 30 młodych braci pracuje u nich, mając pracę, naprawiając samochody, reperując samochody. I właśnie w tamtym czasie następował taki dosyć szeroko zakrojony pobór u nich do wojska, na wojnę, tam do Doniecka. I przyjechała policja razem z komendantem wojskowym z tej okręgowej tam komendy, bo wiedzieli, że u Ryszki pracuje dużo młodych osób. I spisywali ich wszystkich, że dostaną pobór. Jak tam z nimi rozmawiałem jeszcze teraz, jak byliśmy na przełomie roku, opowiadali, że tam całe Zakarpacie powiedziało, nie wypuści ani jednego młodego człowieka na wojnę. To ludzie powiedzieli. Staną na drodze kobiety, starsze kobiety, mężczyźni, dzieci. Nie wypuszczą ani jednego. Kto chce na wschodzie, niech się bije, oni tu z zachodu nie pojadą na wschód się bić. I to cała społeczność, tam nie tylko nasi bracia. Ale to też pomaga, bo jest jakiś taki nacisk społeczny, aby nie zabierać tych młodych ludzi stąd. I w tamtym czasie, kiedy dowiedziałem się o tej waszej grze, doszła do mnie informacja, wjechali, spisali i nie było wiadomo, i ci chłopcy chodzili, jak nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Tylko pomyślałem, tu przyjemność, tam zabijanie. Dzieli nas tylko 1000 kilometrów. Jaka różnica? Po co to? W tym samym czasie jeszcze, na dodatek, zwrócono się do mnie tam, znając mnie, niektórzy mnie znają z Warszawy, i poprzez jakieś polecenie zwróciła się jakaś internetowa telewizja chrześcijańska, nie znam jej, z prośbą o wypowiedź na temat właśnie udziału człowieka wierzącego w wojsku, szkolenia się i tak dalej, a wiedzieli, że mam odrębne zdanie i inny życiorys, dlatego zwrócili się do mnie. Miała to być taka dyskusja, polemika między dwoma opcjami. Ja powiedziałem, nie dam rady jechać do Warszawy na takie nagranie, ewentualnie możemy, zaproponowano przez internet, więc się wypowiedziałem, ale już nie wiem, jak odbyła się ta dyskusja, nie miałem możliwości nawet tego zobaczenia. I zestawiłem sobie tak wszystkie te rzeczy, które się działy prawie w podobnym czasie, zacząłem się zastanawiać, a może czas zacząć mówić o wartościach. Może zacząć czas mówić o tym, co Słowo Boże tak wyraźnie napisało. Nauka Jezusa Chrystusa jest bardzo jasna. O ile za chwilę będziemy mówić na temat Starego Testamentu, jak to przebiegało i woli Bożej, o tyle nauka Jezusa Chrystusa jest bardzo jasna, wypowiedziana została do Piotra. Pamiętacie, w jakim momencie Piotr wziął miecz? Gdy przyszli Pana Jezusa pojmać. Judasz przyszedł. Wiele z Ewangelii mówi, że jeden z nich porwał, ale Ewangelia Jana mówi, że to był Piotr. Jedna z Ewangelii mówi, że ich więcej zaczęło bronić Jezusa. I uciął tam ucho słudze arcykapłana. Uciął ucho. A Pan Jezus wtedy mówi takie znamienne słowa. Włóż miecz do pochwy. Kto miecza dobywa, od miecza ginie. Tak to w życiu bywa, że wracają się sytuacje i wraca się sprawa życia ludzkiego i doświadczeń człowieka. Jeżeli człowiek źle postępuje w swoim życiu, to na stare lata widzi owoc tego. I jeżeli dobrze czynił, to na stare lata widzi owoc dobrych czynów swoich i zachowań.
Jakżeż ważne jest, by w wartościach, którymi się kierujemy, żyć godnie wobec Boga i zgodnie z Jego wolą, z Jego wytycznymi, według tego, co powiedział: jestem, który jestem. Nauka starotestamentowa była inna w tym zakresie. Miecz był im potrzebny, bo ich ziemia to była ziemia królewska, tu na ziemi. Tu Palestynę zdobywali. I Bóg nakazał: wybijesz jedne narody, a drugie zostawisz. Mamy taki przykład, jak karał Izraela, że Moabici podbili, w Księdze Sędziów tam mamy napisane, że podbili, król Moabu podbił Eglon za winę Izraela. 18 lat cierpieli. Tam pisze wyraźnie, 18 lat za winę Izraela, za odstępstwo od Boga cierpieli. A potem Pan Bóg powołał takiego Ehuda, który Beniamite, który zrobił sobie miecz dwusieczny, a że był leworęczny, to go nosił po prawej stronie. I Ehud poszedł i tego Eglona w potworny sposób podszedł go, a potem go zabił. Ale to był wyrok Boży. Jest pisane, napisane, 18 lat było pokoju Bożego w Izraelu. 18 lat. Jeszcze nie mieli królów. Jeszcze był czas sędziów. 18 lat było pokoju. 18 lat było kary, 18 lat było pokoju. Dziś żyjemy w innych czasach. Jest czas łaski, kiedy Bóg nie każe od razu za winy. Nie każe człowieka. Okazuje łaskę, okazuje miłosierdzie i zostawia sąd, bo według życia twojego i mojego oceni, czy zmieniłeś swoje postępowanie i życie, czy nie. Masz na to całe życie, by się zmieniać. Wykorzystaj czas zmiany. Chrystus przychodząc mówi: nie miejsce tu na ziemi wam przygotowywuję. Królestwo moje nie jest z tego świata, mówi Chrystus. Przynoszę inne królestwo. Apostołowie piszą: nasza ojczyzna jest gdzie? W niebie. Tu nie mamy się o co bić. I mamy takie ciekawe przykłady zapisane. Za chwilę o nich będziemy mówić. W czasach apostolskich. Ale wcześniej chcę przeczytać proroctwo Izajasza, które opisuje, co miało za czasów Jezusa Chrystusa nastać. Co się miało zmienić w ludzie Bożym, w narodzie Izraela. W Izajaszu proroku w 2 rozdziale. W 2 rozdziale, w wierszu 4 mówi tak. Że kiedy przyjdzie Chrystus, wtedy ten pierwszy raz, wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Ktoś by powiedział, to nie nasze czasy. To pisze o naszych czasach. Ale mówi o narodach i ludach tych, które uznały Boga i Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I Jego wartości uznały. Dlatego też mówi, przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Nie czas się uczyć sztuki wojennej. Bo miecz od czasów Jezusa Chrystusa już co innego symbolizuje. Już ma inne znaczenie w duchowym wymiarze. Zwróćcie uwagę, jak to się szybko zmieniło za czasów Jezusa. Kiedy czytamy ostatni rozdział Ewangelii Jana i w tym rozdziale już po zmartwychwstaniu Pan Jezus zadaje te 3 sławne pytania Piotrowi, a potem Piotr słucha takich słów, które mu Jezus mówi. Piotrze, póki byłeś młody, chodziłeś, gdzie chciałeś, swoimi drogami. Ale gdy się zestarzejesz, kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie będziesz chciał. Zwróćcie uwagę, parę dni wcześniej, paręnaście dni wcześniej, ten Piotr bierze miecz i ucina ucho i broni Chrystusa, a potem Piotr Pan Jezus po zmartwychwstaniu mu mówi: Piotrze, już miecz ci nie pomoże i nie jest ci potrzebny.
będziesz musiał umrzeć, cierpiąc. I od tamtych czasów, gdy to czytamy, chrześcijanie Boży są zwalczani, a nie walczą orężem miecza. My czytamy w Dziejach Apostolskich, że Jakuba, brata Janowego, Herod ściął. Czy go ktoś bronił? Nie. Przed czas i ściął go. My czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że byli ludzie, którzy byli wyzuci ze wszystkiego już w tamtych czasach. A my wiemy, że ta historia się potem powtórzyła w średniowieczu naszej ery. W 35 i po 9 czytam, 35, druga część. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Przepraszam. Włóż miecz do pochwy. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Gdy dzisiaj mówiłem o wartościach, to dlatego, abyśmy sobie uświadomili, że nasze życie, jeszcze raz to powtarzam, ma być jak gdyby podstawą tych wartości, które wyznajemy. To my określamy według Słowa Bożego, bo Bóg nam określił, co jest dla nas ważne, a co mniej ważne, a co najważniejsze. To my decydujemy, jak się zachowujemy i co, jak postępujemy. Kiedy czytamy na temat miecza w Nowym Testamencie, to za każdym razem czytamy o mieczu jako o Słowie Bożym. Efezjan w 6 rozdziale, Paweł to tak dobitnie napisał. Efezjan 6 rozdział, znany, myślę wam wszystkim, tekst. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Oto nasz miecz, którym mamy dotykać, jak Paweł pisze na innym miejscu, który rozdziela do szpiku kości, do wnętrza człowieka. Niczym tak nie dotrzemy do sumienia ludzkiego, jak Słowem Bożym, jak nauką Bożą Pisma Świętego. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale Paweł właśnie na ten temat pisze wyraźnie i chciałbym to zacytować. 12-13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Kiedy Jan w swoich wizjach w Apokalipsie zobaczył postać, która symbolizowała Chrystusa, to my czytamy zaraz w 1 rozdziale, w 16 wierszu, w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. W innym fragmencie, w objawieniu Jana, w 19 rozdziale, postać, która symbolizowała Chrystusa na koniu jadąca, miała wypisane imię jego, Słowo Boże. Pytanie, które dzisiaj na końcu zadaję. Jakie wartości ważne są w twoim życiu? Jak realizujesz w swoim życiu to, co wyznajesz, w co wierzysz albo w co uwierzyłeś? W jaki sposób te wartości wpływają na twoją postawę i twoje zachowania? Albo inaczej, jak daleko twoja teoria rozchodzi się
z Twoją praktyką. Bo zazwyczaj, gdybyśmy wykres tu zrobili, to jest jakieś nożyce to są. Gdzieś jest teoria, a gdzieś jest praktyka. Czym bliżej teoria z praktyką, tym lepiej. Zazwyczaj nigdy nam się nie udaje, by to było zbieżne. Ale ważną rzeczą jest, by jak najbliżej teoria szła z praktyką człowieka, życia chrześcijańskiego. I chcę wam życzyć z całego serca, byśmy myśleli, nie tylko myśleli o wartościach, ale żyli wartościami, które są ważne dla nas, które Bóg wyznaczył sobie Bożym, które niosą wartości pozytywne, błogosławieństwa, które spływa na człowieka, który ufa i wierzy i który przyjmuje. Oby dobry Bóg nam dał w prostych rzeczach, jak w zabawach, w myśleniu takim prostym, prozaicznym życiu, w codziennym życiu, iść śladami Bożymi i prezentować się tak, jakie wyznajemy wartości. Niech dobry Bóg wam tym błogosławi. Amen. Dziękuję bratu za to słowo. Powiem wam, rzeczywiście dzisiaj wartości bardzo gdzieś tak to wszystko gdzieś tak powoli zanika. Można powiedzieć, może nie zanika do końca, ale gdzieś to się rozmydla i trudno dzisiaj określić wartości. Dla każdego wartość inaczej jest określana, różnego rodzaju, czy to do miłości, przyjaźni, czy do pokoju, do zgody w rodzinie. Ile głów, tyle poglądów. Ale kochani, Słowo Boże nam wytycza te wartości. I tutaj już nie chodzi o naszą koncepcję, o nasze jakieś pojmowanie pewnych wartości, ale to, jak ten trend nadaje Słowo Boże, kochani. I wiecie, co jeszcze na końcu? Tak bardzo fajnie to, co mówiliśmy o tej służbie. Kochani, wszyscy jesteśmy żołnierzami. Jak tak bardzo chcemy być tymi żołnierzami, tak bardzo chcemy bojować, to kochani, Słowo Boże mówi, jesteśmy żołnierzami. Ale żołnierzami, gdzie Słowo Boże mówi, którzy, jak mówi, weźcie przyłbice, Słowo Boże, obuwcie także na nogi, buty swoje i mówi, bądźcie gotowi do czego? Do zwiastowania Ewangelii jakiej? Pokoju. Ewangelii pokoju. Żołnierz Chrystusa niesie pokój. Żołnierz tego świata niesie niepokój. Płacz, łzy, gorycz, cierpienie, prześladowanie. Kochani, jeszcze na koniec tylko jedno powiem. Zapewne wartości nasze te wcześniejsze pokolenia poświęcały swoje życie. Ja pamiętam tato od brata Marka Hoffmana, który, ile Marku, 10 lat? Ile lat siedział w więzieniu? Dwa razy, po półtora. Innych warunkach. Wiele lat siedział w więzieniu dla tych wartości, które dla wielu z nas już nie są może aż takimi ważnymi wartościami. Bądźmy żołnierzami Chrystusa, żołnierzami pokoju. Zapraszam grupę na to miejsce. Zaśpiewamy pieśń Światłością swą. Światłością swą,
Ty rozjaśniasz ciemności, ulecz mój wzrok, widzieć chcę. Serce me jest przepełnione nadzieją, z Tobą na wieki chcę żyć. Jestem, by Cię wielbić, jestem, by Cię chwalić, jestem, by ogłaszać, Tyś mój Bóg. Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały, jesteś godzien przyjąć chwałę cześć. Król mój i Pan, Król mój i Pan, wywyższony na wieki, Tobie należy się cześć. Pokorze swej, Ty przyszedłeś na ziemię, zanieś me grzechy na krzyż. Jestem, by Cię wielbić, jestem, by Cię chwalić, jestem, by ogłaszać, Tyś mój Bóg. Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały, jesteś godzien przyjąć chwałę cześć. To miłość Twa sprawiła, że z mych grzechów Tyś uwolnił mnie. To miłość sprawiła, że z mych grzechów Tyś uwolnił mnie. Jestem, by Cię wielbić, jestem, by Cię chwalić, jestem, by ogłaszać, Tyś mój Bóg. Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały, jesteś godzien przyjąć chwałę cześć. Jestem, by Cię wielbić, jestem, by Cię chwalić, jestem, by ogłaszać, Tyś mój Bóg. Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały, jesteś godzien przyjąć chwałę cześć. Wspaniały nasz Panie Boże, dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za Twoje słowo. Dziękujemy, Panie, za to, że błogosławiłeś Twoje słowo, że oddziaływało na nasze serca. Panie, dziękujemy Ci za każdą osobę, dziękuję Ci za każdego z nas, dziękuję Ci za te osoby, które nas oglądają na żywo. Panie, abyś każdego błogosławił, abyś każdego miał w opiece, wspierał i posilał. Dziękujemy, Panie, i tak bardzo pragniemy być Twoimi żołnierzami. Żołnierzami Jezusa Chrystusa, żołnierzami Jahwe, Boga Najwyższego. Pragniemy się, Panie, Tobą szczycić i daruj Boże, abyśmy tak jak Jozue wiedzieli, że ja i dom mój chcemy służyć Bogu. Daruj nam wiele determinacji. Prosimy Cię, abyś nas utożsamiał, Boże, razem z Tobą. Dziękuję za tą tożsamość, którą mamy w Tobie i błogosławimy Cię w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Proszę, abyście zajęli miejsca. Ja w tej chwili chciałem podziękować serdecznie internautom za ten czas, który spędzili razem z nami. Życzymy Wam w imieniu Jezusa Najwyższego miłego tygodnia. Zapraszamy na kolejną sobotę, na kolejne spotkanie o 10:00. Także mamy środowe spotkania o godzinie 19:00. Jeżeli ktoś z Was jest w pobliżu, zapraszamy do Brennej na ulicę Cisową.
Czekamy na Was, czekamy na Ciebie. Życzymy Wam wiele błogosławieństw.